Witam Was, kochani, w drugim odcinku naszego magazynu piłkarskiego. Ja jestem trener Janek, a moim gościem dzisiaj będzie ten oto trener. Łukasz Molek, bo o nim mowa, jest trenerem Ruchu Chorzów. Zapytam go dzisiaj, co może dać współczesnej piłce nożnej młode pokolenie trenerów. Cześć Łukaszu. Cześć, witam. Pierwsze pytanie, jakie chciałem ci dzisiaj zadać. Jesteś młodym trenerem, jesteś w chyba najmłodszym sztabie trenerskim w swojej lidze. Czy to znaczy, że Ruch Chorzów po tych kilku bardzo doświadczonych trenerach zmienił taktykę? Jest to jakiś nowy kierunek, młody sztab trenerski? Wiesz co, myślę, że jest to pewnego rodzaju ewenement, nasz młody sztab, bo gdyby odliczyć trenera bramkarzy Ryśka Kołodziejczyka, który wiadomo jest legendą klubu, jest tam od wielu lat, to średnia trenerów w sztabie wynosiła 26 lat w tamtej rundzie, więc myślę, że takiego drugiego sztabu, nie wiem, czy na jakimkolwiek poziomie znajdziemy od trzeciej ligi w górę. Myślę, że nie. A czy to będzie taki kierunek docelowy, to ciężko mi powiedzieć. To myślę, że za kilkanaście lat się przekonamy, kiedy nas już nie będzie, będą inni trenerzy, to wtedy zobaczymy, czy klub dalej obierze taki kierunek i będzie stawiał na młodych trenerów, czy pójdzie inną ścieżką, będzie stawiał na nie wiem, doświadczonych trenerów, czy byłych zawodników. To ciężko mi na ten moment wyrokować, ale myślę, że Ruch pokazał, że się nie boi, odważnie na nas postawił i w jakimś stopniu my się za to odpłaciliśmy tą pierwszą naszą dobrą rundą. Ale postawił też na ludzi, których zna, bo wszyscy byliście trenerami w Ruchu? Dokładnie, zarówno jak i pierwszy trener, jak i ja, jak i nasz trener asystent Kuba, to byli wszyscy trenerzy Akademii. Gdzieś tam wiadomo, klub wybrał pierwszego trenera, on sobie wybrał współpracowników. Stało się tak, że są to wszyscy młodzi trenerzy z klubu, znamy się, wiemy jak pracujemy, więc myślę, że tym też kierował się Łukasz, wybierając sobie nas do sztabu. I co mogę powiedzieć? Cieszy mnie to, że klub na nas postawił. Było to swego rodzaju też spowodowane tym, że kibice chcieli czegoś innego, stawili się tutaj za Łukaszem, był jednym z kandydatów kibiców. Trener Smyła też poparł bardzo Łukasza, bo najpierw miał być trenerem w Ruchu trener Smyła, on w końcu nie zrezygnował, poszedł do Korony Kielce, do Ekstraklasy, ale bardzo pochlebnie wypowiadał się o Łukaszu, więc to też spowodowało, że klub na niego postawił. Czy młodzi trenerzy różnią się czymś od starych trenerów? Czy widzisz różnicę pokoleniową? Nie chciałbym tak kategoryzować trenerów na młodych i starszych. Myślę, że to jest sprawa bardzo indywidualna. Zarówno młodzi, jak i starsi trenerzy są różni, są bardziej otwarci na wiedzę chłonniej. Inni mniej i zarówno starsi trenerzy są chłonni tej wiedzy, chcą się rozwijać, zarówno młodsi, ale są też tacy, zarówno w pokoleniu młodym, jak i starszym, którzy nie chcą się rozwijać, mają mniej tej pasji i ciężko tak oceniać. Myślę, że zarówno jedni, jak i drudzy mają swoje zalety. Starsi trenerzy, byli zawodnicy, oni mają więcej może tego doświadczenia boiskowego. Natomiast my, młodsi trenerzy,
gdzie pracujemy już w tym zawodzie kilkanaście lat, zaczynając w wieku, załóżmy, 18 lat, tak jak zacząłem ja, no to wiadomo, że typu, mając 25, ja już mam 7 lat doświadczenia jako trener, czy to z młodzieżą, czy ze starszymi grupami, czy teraz w seniorskiej piłce, bo myślę, że jakby kariera piłkarza, a kariera trenera to są zupełnie dwie inne ścieżki, nie można tego tak do końca porównać. Wiadomo, że ten były zawodnik ma dużo doświadczenia z szatni, z boisk piłkarskich, natomiast kiedy byli zawodnicy stają się trenerami, czytając z nimi jakieś wywiady, to też mówią, że to jest zupełnie inna praca. Życie piłkarza to przyjść na trening, czasem przygotować się do niego, zrobić trening, po treningu zostać, jakaś odnowa biologiczna, masaż, czasem coś dodatkowego dla siebie i pójście do domu. A praca trenera to praca od rana do późnych godzin, gdzie trzeba zadbać nie o jednego zawodnika, a o cały zespół, o dobre relacje w zespole, dobre relacje w sztabie, w klubie, z pracownikami, gdzie trzeba przygotować się do meczu pod kątem przeciwnika, pod kątem swojego zespołu, przygotować cały mikrocykl czy mezocykl, makrocykle. Jest wiele różnych składowych, które ten trener musi przygotować, o które musi zadbać, więc jest to zupełnie inna praca niż praca piłkarza. Dlatego też nie zawsze ktoś, kto był dobrym piłkarzem, musi być dobrym trenerem, ale na pewno to jego doświadczenie będzie pomagało. Ale tak jak mówię, no młodzi trenerzy, którzy uczą się tego fachu od najmłodszych lat, to pracując 10 lat w tym zawodzie, też nie uważam, że nie będą mieli doświadczenia czy dobrego wejścia w zespoły seniorskie na wyższych szczeblach. Jeżeli starszy trener ma do zaoferowania, powiedzmy, 30 lat pracy trenerskiej, taki bagaż doświadczenia, co do zaoferowania współczesnej piłce mają młodzi trenerzy? Myślę, że na pewno tacy starsi, doświadczeni trenerzy mają wiele do zaoferowania, wiele, wiele przeżyli, widzieli różne szatnie, różne sytuacje, życie ich doświadczało, i dzięki temu są mądrzejsi o jakąś wiedzę. Natomiast my, młodzi trenerzy, też staramy się kształcić, rozwijać, przygotować sobie różnego rodzaju swoje materiały, jeździć na staże właśnie między innymi do tych starszych trenerów, rozmawiać dużo z nimi, w jaki sposób też te ich doświadczenia starać się przekuwać na własną pracę. I myślę, że każdy z trenerów, czy ten starszy, czy ten młodszy, będzie popełniał błędy i te błędy go będą uczyły. Ale tak jak mówię, no młodsi trenerzy może z racji tego, że są młodsi i nie grali na najwyższych szczeblach piłkarskich przez wiele lat, to jeszcze bardziej chcą udowodnić, jeszcze bardziej im zależy, żeby tą wiedzę zdobywać, kształcić się i być lepszymi trenerami. Także myślę, że to są w stanie zagwarantować młodzi trenerzy i ambitni ludzie. A jest wam łatwiej nawiązywać relacje w drużynie przez to, że jesteście, powiedzmy, w wieku zawodników? Czy jest nam łatwiej? Ciężko powiedzieć. Na pewno jest łatwiej o tyle, że gdzieś zawodnicy, którzy są w naszym wieku, zawsze łatwiej rozmawia się o problemach życia codziennego z ludźmi, znajomymi, którzy są w podobnym wieku do nas. My, mając znajomych, przyjaciół, którzy są w naszym wieku, to rozmawiając z nimi, wiadomo, oni lepiej czują te nasze problemy, czy to, nie wiem, uczelnia, praca, dziewczyna. Także myślę, że pod takim kątem, my rozmawiając z zawodnikami, oni też wiedzą, że my trochę inaczej odbieramy tą rzeczywistość, inaczej czujemy ich problemy niż trenerzy, którzy mają 50-60 lat, no bo oni gdzieś są z innego pokolenia i nie zawsze czują to tak dobrze, jak czują to młodzi zawodnicy czy młodzi trenerzy obecnie. Także myślę, że pod tym kątem na pewno jest nam trochę łatwiej. Tak samo nie chcę znowu kategoryzować, wiadomo, że kiedyś te relacje w zespołach między na linii trener-zawodnik były trochę inne, bardziej na zasadzie szef-zawodnik. Teraz myślę, że one są bardziej partnerskie. Zmienia się to, wiadomo, u starszych trenerów również, ale my młodsi jesteśmy jakby tego uczeni od początku. Od początku gdzieś tam wpajano nam takie zasady, żeby tak obcować z zespołami i myślę, że w takich relacjach my działamy na zasadach właśnie takich partnerskich, kontaktów, może nie tyle koleżeńskich, bo wiadomo, że musi być gdzieś ta granica
że to jest jednak, my jesteśmy w jakimś stopniu ich przełożonymi, trenerami, oni są zawodnikami, ale myślę, że na takiej, w takiej troszeczkę luźniejszej formie właśnie relacji partnerskich, że możemy o wszystkim porozmawiać i mogą przychodzić do nas z każdym problemem. I to budowanie relacji, jaki ma wpływ na wynik? Ile to jest procent składowej sukcesu? Myślę, że ciężko będzie to policzyć procentowo, bo nigdy uważam, nie da się tego tak zrobić, ale wiadomo, że zawodnik, jeśli czuje to wsparcie od trenera, czuje w nim taką osobę, która się nim interesuje, interesuje się też jego życiem, nie tylko tym, co on robi na boisku, ale jak też sobie radzi w życiu poza boiskiem, jego problemami. Wiadomo, są zawodnicy młodzi, przyjezdni, daleko od rodziny, też mają czasem swoje problemy, rozterki. Jeżeli on może z takim trenerem porozmawiać o tym, trener mu się oddaje też w jakimś stopniu, otwiera się szczerze, opowiada gdzieś o swoim życiu, no to myślę, że taki zawodnik czuje z trenerem taką więź. No i w takich sytuacjach kryzysowych na boisku, podczas meczu, czy jak drużynie nie idzie, no to on jeszcze więcej da z siebie, z tej przysłowiowej, jak to się mówi, wątroby, bo będzie chciał się temu trenerowi odwdzięczyć za zaufanie, czy właśnie za tą bliższą relację. I na pewno odda te serce, a nie będzie kalkulował w żadnej sytuacji. To tak trochę jak w przypadku trenera Janusza Wójcika. Tam też byli zawodnicy, którzy serce za niego oddawali. Kowal na przykład. No, wiadomo, to były trochę inne pokolenia, inne czasy. Teraz ta piłka się troszeczkę zmieniła, ale no wtedy też były wyniki, tak? Znaczy wtedy też. Teraz te wyniki są gorsze niż były wtedy, ale jeśli chodzi o piłkę reprezentacyjną, ale no myślę, że ten kierunek piłki wtedy, a teraz się dużo zmienił i ja nigdy nie lubię takich porównań czasów teraźniejszych do tego, co było 20 czy 30 lat temu albo jeszcze wcześniej, bo myślę, że 10 lat w piłce to są już w zasadzie lata świetlne i wszystko się tak szybko zmienia, że no nie ma co porównywać tych sytuacji. No, najnowsze trendy to chyba wyznacza Jurgen Klopp obecnie. Nie wiem, czy się wzorujecie troszeczkę na nim w pracy w drużynie. Czy my się wzorujemy na trenerze Kloppie? No ciężko powiedzieć, my mamy jakiś tam swój model, wiadomo, że mamy swoje zasady, one też myślę po części pokrywają się z tymi zasadami, które ma czy trener Klopp, czy trener Guardiola, wiadomo, że od każdych takich wielkich trenerów, rewolucjonistów można powiedzieć w piłce nożnej, chce się czerpać, chce się ich podpatrywać, jakieś ich zachowania, schematy w grze, zasady bardziej bym to powiedział. Ale czy się wzorujemy na trenerze Kloppie, to myślę, że nie. No, wzorujemy się na razie na wielu trenerach, szukamy własnych rozwiązań i tym chcemy, żeby cechowała się nasza drużyna. A jak w czasie epidemii wygląda praca w Ruchu Chorzów? No wiadomo, nie możemy trenować zespołowo, więc jedynie to, na czym polega praca nasza, praca zawodników. Zawodnicy dostają rozpiski na początku każdego tygodnia, rozpiskę tygodniową. Na początku, jak zaczęła się ta kwarantanna pierwsza, dowiedzieliśmy się, że nie będziemy trenowali przez najbliższe 2 tygodnie. Obiekty nasze zostają zamknięte. Chłopaki dostali rozpiski na 2 tygodnie. Potem z tygodnia na tydzień dokładamy im nowe rzeczy, staramy się urozmaicać im ten trening. Wiadomo, teraz były kolejne zakazy w państwie, więc unikaliśmy też tych treningów biegowych, bardziej skoncentrowaliśmy się na takich treningach w warunkach domowych, czy jeśli ktoś ma jakiś ogródek przed domem, to żeby mógł w spokoju dokonać sobie taki trening. Były to, tak jak mówię, różnego rodzaju treningi, czy treningi z piłką, czucie piłki, jakieś prowadzenie, czy treningi koordynacyjne z jakimiś piłkami tenisowymi, piłkami właśnie nożnymi, czy treningi wzmacniające, czy różnego rodzaju ćwiczenia w warunkach domowych, które mogą wykonywać. Zaangażowaliśmy się w to jako sztab, przygotowując te ćwiczenia, robiąc zdjęcia na sobie. Chcieliśmy też dać jakiś przykład zawodnikom, że też coś robimy,
jeśli taki zawodnik widzi, że trener przygotował się do tego, przygotował taką rozpiskę, też musiał do tego, wiadomo, przyłożyć się, żeby to zrobić, no to może taki zawodnik będzie jednak bardziej zmotywowany, że ten trener zrobił to, ja nie zrobię, więc my też się w to trochę zaangażowaliśmy. Przy okazji mogliśmy poćwiczyć coś dla siebie, a myślę, że takie urozmaicenie dla zawodników też jest ciekawe, a nie, że co tydzień dostają tą samą czy bardzo podobną rozpiskę na zasadzie takie ćwiczenia plus 25 minut biegu. Czyli Także w takiej formie nagrywałeś siebie i wysyłałeś zawodnikom? też nagrywaliśmy, jeśli były to jakieś ćwiczenia takie bardziej z piłką. Natomiast ja akurat przygotowywałem ćwiczenia, gdzie robiłem zdjęcia pozycji wyjściowych, pozycji końcowych, czy przebiegu tego ćwiczenia na zasadzie treningu wzmacniającego z piłką nożną, czy z wykorzystywaniem na przykład zgrzewki wody, różnego rodzaju rzeczy, które znajdują się w domu, kije, odmiotły, jak można taki trening przełożyć na te warunki domowe, na tą ciężką sytuację, jaka panuje w kraju. Też jako sztab przygotowaliśmy kilka ćwiczeń dla kibiców, stworzyliśmy takie wyzwanie sztabu. Każdy z trenerów przygotował po kilka ćwiczeń, czy to ćwiczenia w parach, czy to ćwiczenia właśnie jakieś z nietypowymi przyrządami, które mamy w domu, czy właśnie jakieś koordynacyjne. Stworzyliśmy z tego taki plik, wysłaliśmy za pośrednictwem strony klubowej dla kibiców takie wyzwanie. Zachęciliśmy ich do takiej wspólnej zabawy, do małej aktywności w domu. Mogą robić zdjęcia, filmiki, wysyłać na profil klubu i myślę, że to też dla kibiców będzie fajna zabawa i urozmaicenie tego ciężkiego dla wszystkich czasu. Widać, relacje z kibicami poprawiły się ze względu też chyba na dobre wyniki drużyny, mimo że sam start był ciężki w trzeciej lidze. Jak patrzycie na tą swoją sytuację obecnie w tabeli? Jest blisko, tak można powiedzieć, blisko awansu, a jednak nie wiadomo, czy ten sezon dojdzie do końca, jak będzie to wyglądało. Chyba byłoby szkoda, gdyby teraz został sezon zakończony na takim miejscu. Wiadomo, że zawsze tą dobrą atmosferę tych kibiców napędzają wyniki. Kiedy jest w klubie źle, no to ta atmosfera z kibicami też jest średnia, zwłaszcza, że w klubie była taka sytuacja, że przez trzy kolejne sezony klub spadał o klasę rozgrywkową niżej. To jest pierwszy sezon, w którym klub postawił na to, że chciał takiej stabilności i naszym celem, broń Boże, nie był jakby awans, bo w poprzednich dwóch sezonach, czy po spadku z Ekstraklasy do pierwszej ligi, czy już z pierwszej ligi do drugiej ligi, trenerzy stawiali, znaczy przed trenerami było postawione zadanie awansu, klasę rozgrywkową wyżej, a na koniec sezonu okazywało się, że zamiast awansu były spadki, także klub trochę chyba zmienił już tą optykę i przed tym sezonem było przed nami postawione takie zadanie, aby nie mówić o awansie, tylko starać się zbudować zespół normalnie, opierając go też na zawodnikach z regionu, na młodszych zawodnikach. Celem naszym było utrzymanie spokojne i budowanie tego zespołu, aby w przyszłości można było powalczyć o coś więcej. To, że udało się zająć takie miejsce dobre na koniec rundy, to myślę, że to jest, nieskromnie mówiąc, no, bardzo duży sukces, bo w zasadzie na 5 dni przed rozpoczęciem ligi nie było wiadomo, czy klub dalej będzie istniał. Pierwsze dwie kolejki mieliśmy przełożone, bo klub, zawodnicy nie byli ani zgłoszeni do rozgrywek, ani tak jak mówię, nie było wiadomo, czy klub będzie dalej istniał, a zakończyliśmy rundę na drugim miejscu. I to w jakiś sposób też na pewno napędziło kibiców, no bo tak jak mówię, no, przez ostatnie trzy sezony były trzy spadki i raczej kibice mieli mało powodów do radości. Tak w tamtej rundzie troszeczkę tych powodów do radości zespół im dostarczył. Także na pewno każdy myślał, chciał tego awansu, ale wiadomo, że Śląsk Wrocław, który jest na pierwszym miejscu, miał 6 punktów przewagi i jest to bardzo dobry zespół, który na pewno też nieczęsto będzie tracił punkty. Tak jak mówię, no wiadomo, urodziła się taka szansa, że jesteśmy na drugim miejscu i będziemy chcieli walczyć o ten awans. Czy będzie nam to dane, czy będziemy mogli dokończyć sezon, czas pokaże. Na razie się na to nie zanosi, chociaż na pewno każdy by chciał, bo dla nas jako trenerów też każdy kolejny tydzień pracy z zespołem to jest kolejne cenne doświadczenie i kolejna nauka. Ale czy żałujemy, czy będziemy żałowali, jeśli ten sezon się zakończy już teraz, to myślę, że
że nie, no bo tak jak mówię, będzie kolejny sezon i będzie kolejna okazja do pokazania swoich umiejętności i kolejnej pracy. Ptaszki ćwierkają, że Śląsk Wrocław chce awansować, w związku z czym może to być troszeczkę trudne, kiedy będą oni wsparci zawodnikami schodzącymi z Ekstraklasy. No ale za to kochamy piłkę nożną, że jest nieprzewidywalna i wszystko się może wydarzyć. Życzę Wam tego, żebyście mogli już niedługo, może za kilka lat, zagrać derby Śląska w Ekstraklasie z Gieksą. No bo myślę, że to by było, to jest to, na co wszyscy kibice czekają, tak? Takie lokalne derby, jak w dawnych, dobrych dla śląskiej piłki czasach. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za te wszystkie informacje, którymi się z nami podzieliłeś. No i mam nadzieję, że już w innych okolicznościach będziemy mogli znowu połączyć się, żeby już o innych tematach, bardziej czysto piłkarskich, nie tylko związanych z tym czasem epidemii, porozmawiać. Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo, pozdrawiam. I na koniec zapraszam Was do naszej klasycznej zabawy z podbijaniem rolki papieru toaletowego. Zobaczmy, jak poradził sobie z tym wyzwaniem trener Łukasz. Zaskakujący wynik, proszę Państwa, trener Łukasz wyprzedza Mateusza Bogusza, piłkarza Leeds United, i zajmuje pierwsze miejsce w naszym konkursie. Dziękuję, kochani, za obecność na naszym dzisiejszym magazynie. Zachęcam do tego, aby kanał subskrybować, nacisnąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowościami, i do usłyszenia.